dzisiaj zagramy naszą ulubioną grę, czyli Payday 2. Ze mną jest Admiros, Paweł i Diabeu. Mano. Dzisiaj zrobimy sobie nic innego jak od Hektora misję Firestarter, która jak widzicie jest kilkudniowa. Czyli ogólnie rzecz biorąc możemy spodziewać się całkiem kilku porządnego... dni. Tak, kilku dni. Możemy się spodziewać całkiem niezłego... Może trochę poziom trudności mniejszy, kurwa, co? Pytanie, czy będzie przerwa na siku, czy nie będzie? Nie ma szczania. Dobra, kupiłem, kupiłem wam jakieś easy wejście, kupiłem. No, to jest Vantage Point, zobaczcie. Nawet... To jest snajperem? Ja jestem snajperem. O kurwa, masz 14C4? Wow. To jest to tak napisane? C14C4? Tak, mam 14C4. No, tak. No nie zauważył. Dosyć duże ilość. No nie, C4. No, ale to ogólnie mi bardziej służy to do, bo mi bardziej to będzie potrzebne do wysadzania takich, ten, szybkiego, bo wiesz, jak na przykład otwiera się coś, to można podłożyć te C4, to są jakby miny, ale można podłożyć te C4 i wysadzić coś i nie trzeba wtedy drillować. Dobra. No i dobra. We go. Dobra, go. Standardowo na początku próbujemy jak najciszej, ale jak nie wyjdzie, to nie będziemy oszczędzać amunicji. Jasne, jasne. Tak sobie tłumacz. Napierdalamy we wszystkich, którzy wlecą. To jest tradycyjna taktyka na gośno, tak? To już. Tak, dokładnie. Na Bloody, ty próbujesz zmieniać jak zwykle, ale to nie ma sensu, stary. Wchodzimy i na pyrkę. Nie? Spoko, spoko, spoko. Opanować, opanować wątroby. Dobra, tu jest nasze całe wyposażenie. Open, hold to open. Co to jest? Dobra, to więc na razie cichutko, dobra? A to są grenady. Ja, o! Woo! Cicho, 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 tu jest strażnik, dobra? Tam jest? Czy się tam Bladius idzie? Nie, nie, na razie chodźcie, chodźcie tędy. Nie odwracaj się, chodźcie tutaj na dach. O kurde, ale mnie zauważył prawie. On cię widzi. Pary, on cię będzie z drugiego końca mapy widział, wiesz o tym? Bo ty kurwa tupiesz jak słoń w tym armorze. Okay. Jeszcze dobrze, że nie wydajesz dźwięków jak T-Rex. No spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja tu mam. O! Widzicie? Jeszcze przepchnąłem się. Widzicie? Dobra. To już zrobiłeś, Admiros. Walijmy na perkę. Dobra, walimy. Walimy? Nie zrobiłem. Gdzie oni? Dobra, wszystkich zabiłem. Nie włączył się alarm, bo nikt nie żyje. Nie żyje. Lol. Ale miałeś tłumik czy nie? Tak, bo ja mam shotguna z tłumikiem. Gangsterzy. Oni nie mają pagerów. A nie, jednak zauważyli chyba. Oni to są nasi czy nie? Chyba zauważyli. Dobra! O kurwa! Ja pierdolę, ja się skradam przy nich. Ja myślałem, że to byli nasi, tak sobie przechodzę. Ja też tak myślałem. Podkładam, podkładam C4, ja będę wysadzać ciężarówki, wybierzecie i zrobimy to szybko. Szybka akcja. Dobra. Ja podkładam C4, wy tam wchodzicie, zabieracie sprzęt i spadamy stąd. To C4. Jasne, jasne. Kolejne C4. Biegnę na następny ciężaróweczek. Dobrze, już. Jak to otworzy? Czemu to się nie chce otworzyć? Okay. Gdzie tu są następne ciężaróweczki? Nie da się. Tylko dwie są? Tego się nie da wziąć. To się tak... O. Ile odżyło ID weapons? Nie, nie, no da się, są. Co ty wziąłem. A nie, jak podniosłeś to? Musisz kucnąć i otworzyć. A, dobra. Aha, ale dobra. Bierz ten. Dobra, no i spadamy, i spadamy. Ile mamy? Tylko jest trzy. Tam była jedna, tam była jedna. Jeszcze jedna ciężarówka musi być. Jeszcze jedna. Musi być jeszcze jedna ciężarówka. Ej, gdzie tu są jeszcze jakieś ciężarówki? A, tu na zewnątrz jeszcze są, dobra. To zaraz podwrócimy się. O kurde, dostałem fleszem, nic nie widzę. Biegnę na ślepo! Co to ma być? Na ślepo, nic nie widzę. Na ślepo. Pincie! Bang! Nic nie widzę, gdzie celuję, ale dobrze. Bang! O, dobra, chodźcie. Zanosimy część, potem wracałem po drugą część. Ja to się z nimi będę, ten, nawalał. Strzelona w nogę ma. Strzelasz w nogę. Chodźcie, chodźcie, musimy zanieść część i wrócić. Czemu teraz reload? Czemu teraz? Myk. Dobra, przeładuj. Boże, jaka ta zbroja jest zajebista. Tak, no, ta zbroja jest taka potężna, że to jest overkill, co nie? Prawie najwyższy poziom. Tak? No. To jest zdecydowanie za wysoki poziom. Ty masz, Paweł, tego builda zrobionego? Tak, mam tego. To jest najwysoki mojego poziom. Nie, no na Deadwishu to nawet są zbroja będą. Nie, na Deadwishu to jest ciężko. Ty graj z nami wtedy, Diabeł, jak próbowaliśmy ten. No, to była masakra na Deadwishu. Weszliśmy Deadwisha jednak. Tak, udało się. Silent jakiś gościu mnie dopadł. Kopie mnie, kopie mnie. Czyli dochodźcie ten, Cloaker. Nasz kolega. Tak, Cloaker mnie kopie. Nasz ulubieniec. Bloody, uważaj. Kolega. Jest blisko. Bo może go zabiłeś. Nie jestem Bloody i nie jest blisko, bo go zabiłem. Nie, ale Bloody mnie tutaj podniósł. Nie, ja cię podniosłem. Ja cię podniosłem. Tak nie, się składa. Diabeł. Nie, to już nie wiem, kto mnie podniósł. Dobra, okej. Okay. Uwaga, buldożer jeden. Teraz go rypniemy, spoko. Dobra, idę to zanieść. O kurwa. Oj, tu jest buldożer. Tak, tak, musieli, musimy się jeszcze przemknąć do tego hangaru. Będzie ciężko, ale już jest dużo, sporo, fajnie. Ale na overkill naprawdę te misje są takie zajebiście proste. No właśnie łatwe są na overkillu, bo overkill nie jest trudnym poziomem.
Deduś to dopiero jest wyzwanie. Dlatego... Jak dobrze wiesz, no wiesz, jak na początku graliśmy na overkillu, to tam było kurwa... trochę podleczyć? To był dramat. Dole, nie? Normala graliśmy i przegrywaliśmy. Przecież my normalnie nie mogliśmy przejść, nie wiem czy pamiętasz. Wiemy. No, ale ogólnie tak, ja mam na razie, bo tą misję jeszcze nie graliśmy, więc ja tą misję proponuję po prostu przejść na... Jak chcemy coś robić na Dead Wishu, tam na początku trzeba przejść wszystko na overkillu, co nie? I dopiero potem można pokombinować. I też są te, ci buldożery słabsze, bo tam jest taki silniejszy buldożer ogólnie. Tak, 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 bo to jest ten... Skuldożer. Skurwożer był. Zabić wszystkich. A co to za paszuszka? Bardzo przydatna, szkoda, że musimy jeszcze 7 zabrać. Spokojnie, ja to was osłaniam z dachu teraz. Mamy tą? Znalazłeś tą ostatnią ciężarówkę? Nie jest ciężarówka potrzebna, bo tutaj są. To ten sam hangar, są wszystkie te. Na pewno? Tak. Po prostu trzeba je tu przenieść. Ciężarówek mamy brud, ej. A ten co tu robi? Wow. Tak, już go zginę. Ale mnie tam wyjaśni. Typie, wywal się w końcu. Tak, czekaj, jak dobra, trochę tego tutaj jest apteczkę? Więcej, ale nas to nie poszyma. Apteczka, goście. Bądź twarda, apteczka, a nie miękka. Apteczka dla słabych, tak jest. Weź ale muza jest, co nie? No, jest muzyczka. Brady, mamy chyba wszystko. Ale ja bym wziął wszystko, więcej hajsu, a to jest tego więcej? No, jest, patrzcie. Ej, parówczany, ruszcie się stąd. Ej, chodźcie tutaj, bo jest tego trochę więcej. Ja was tutaj z dachu biorę, to widzę. Nie bierz tu, z dachu, tu, bierz torby tu. No właśnie, panie Pawle. Panie Pawle. O, dorwał mnie. Dorwał mnie. No właśnie, tutaj biega, tutaj biega. No to też popie właśnie dlatego dole. Nie możesz stać samemu, plag ten. No właśnie. Plaga. No właśnie, plaga. Ja nie stoję, sam. Ej, ale te buldożery schodzą jak zabawki, nie? A co, nikt mnie nie podniesie? O, ktoś biegnie. Dobra, diabeł cię podniesie. Ja tymczasem zajmę się leciutkim przynajmniej przetransportowaniem. Ej, buldożera na dwa strzały ściągnąłem, tak sobie przechodziłem po prostu od niego i go pyknąłem, nie? No, to miałeś farce. No nie, to nie. Baga, buldożer do was idzie. Do was idzie. Kurwa, ty to masz pecha na tych klokerów, naprawdę. No lubią mnie, koledzy. No, podniosłem Admirosa, odwróciłem się. Paweł, chodź tutaj, pomóż mi, a nie pan się patrzy tylko. Już idę. O! Ała! Ej, dlaczego? Czy ktoś nie zaniósł w ogóle od... Bo mamy tylko trzy. Ktoś nie zaniósł torby pierwszym razem? Nie, były trzy torby tylko na początku. Nie, trzy na początku były. Pierwszą zaniosłem łapię. I teraz drugą dorwałem. No Paweł, ty nie zaniosłeś żadnej torby. Zaniosłem? Ja nie zaniosłem żadnej, bo nie było. Łapię. Dobra. Nie widziałem. Czemu na mnie zrzucacie wszystko? Nie zrzucamy na ciebie, panie Pawle. Jaka kamera ma normalnie? Dobra. Zaniosłem tą paczuszkę. Dobra, jeszcze wezmę tą paczuszkę i spadamy stąd. No, piękna misja, piękna część pierwszej misji, jakby to jest jakby kilkuczęściowa część. Kurwa, nie trafiłem w auto. Coś się chyba dzieje źle. No. O, patrzcie, co się na pomarańczowo. To. To na pomarańczowo. Znaczy, na pomarańczowo to znaczy, że został wysłany super kapitan. On się rzadko pojawia. Czekaj. Super kapitan? To jest super kapitan się pojawia. Ale możemy się ewakuować. Tak, już spytałem. Tak, spadamy. O, patrzcie tam. To jest kapitan, patrzcie co nam idzie. Super tarczownicy. Gdzie? Macie wszystkie torby? Z jak się rzuca granatem? G, nie? O stary! Trójką. Oni są super tarczownicy. Nie. Dobra, spadamy. Paweł! Co mówisz? Pewale, chodź. Tam jest wśród, tam jest, oni są super tarczownikami, a jakby w środku jest właśnie ich ten kapitan i bardzo ciężko ich, bo oni mają taki szyk, bardzo ciężko się przez nich przebić. Jej, ile za taką prostą misję? Kurwa, 300 tysięcy? No ładnie, muszę przyznać. No? No, trzeba przyznać, że... 340 tysięcy za taką misję. Bardzo ładna misja. Ja dostałem mniej, 250. Dobra. No może dlatego, że nic nie robiłem w sumie, tak dużo. Ale pamiętajcie, że to jest dopiero pierwszy dzień. No tak. O, no zapłata będzie dopiero po trzech. Exp leci, ale po zapłata będzie po trzech. Dobra. Dobra. I teraz tak, pierwszą misję wykonaliśmy. Trzeba było tak ukryć właśnie te rzeczy z tego hangaru i teraz tak. Mówisz, że nie rozrzucasz części. No, 257 chyba. A może dlatego, że ja podnosiłem, tak więcej robiłem, może to o to chodzi. No pewnie tak, za zabójstwa też jest. Tak, spotter nam się przyda. No, w sumie dobrze, że wszystko kupisz. No tak, ogólnie tą misję da się wykonać na cicho, ale wiadomo jak robimy... To racja. No, raczej się nie będziemy krępować. No myślę, że możemy zaczynać. Dobra, być może to będzie tylko wymiana, bo w drugich misjach często są wymiany. No! Wydaje mi się, że uda nam się pierwszym razem zrobić. Ty robiłeś tą misję jak wymiany? Tak, robiłeś wtedy jak wymianę, no. Poczekaj, zobaczmy. A nie, dobra, wiem co to jest. To jest ogólnie... Tą misję faktycznie da się zrobić na cicho, ale na cicho jest, jakby to powiedzieć, no mega trudno.
Jest nudno, chciałeś powiedzieć. Znaczy trudno, to jest bardzo trudna misja na cicho. Paweł, to jest gra, w której nie jest nudno, gdy się robi na cicho. Nieprawda. No. Tu macie kamerę, celasz. Możecie się przyjrzeć. O Boże, jakie spostrzegawczość. Ej, ale chłopaki, ale nie ma szansy, żebyśmy zrobili to na cicho, bo my jesteśmy naprawdę słoniami w tym momencie. Ja sobie z tego zdaję sprawę, ale wiesz, oni też potrafią być cicho. Obowiązek nakazuje mi spróbować. Daj, zbiję szybkę. Nie zbijaj szybki. No kurde, Admiros, ale no, to się robi, wiesz. To się robi, nic się nie robi, zabij wszystkich. Nic nas nie znajdą, bo to... Ale Admiros, kurde, no. A jeszcze nas nie znaleźli. No ale znaleźli nas, Admiros, tak żeby się nie zmieniło. Ja mówię, że nie robimy na głośno, ale celowo nie zbijasz szyby. Jak nie robimy na głośno? Musiałem jakoś wejść. No właśnie, no, ale to jakbyśmy zostali zauważeni, to byśmy zrobili to na głośno, kurde, Admiros. Tak się nie robi. Nieładnie zrobił, widzisz? Może ja wyjdę z gry, bo nie pomagam. Nie, no ale niepotrzebnie zbijaj się. Wtedy już w ogóle nie pomożesz. No dobra, to wtedy tak. Teraz musimy zlokalizujcie serwerownię. No serwerownię w takim razie. Serwerownię szukamy, dobra. Szukajcie serwerowni, musimy ją zlokalizować i dopiero jak... O, coś widzę. Coś, co mi widzę wygląda totalnie, serwerownię. Widzę totalnie kibelek, co najwyżej. Ja nic nie widzę. Widzę o, chyba zlokalizowałem serwerownię. O, jest, no. Myślisz? Dobra, zrobimy to standardowo, czyli mocnym wybuchem. Osuńcie się. Nic się nie stanie. No wiem. Nic? Patrz. Myk, wejście smoka, no. Ręce do góry. Ładnie, dobra. I patrzcie, znowu podkładę C4. I patrzcie, tu byśmy potrzebowali drilla. Nie, C4 tyle, ale to jest zajebiste. O. No, chociaż też jeszcze tym jammerem można, ale mam C4 to. No i w sumie C4. Piłą też można. Tak, także... i piłą też można, więc w sumie jest kilka możliwości. No ale dobra, mam C4 to. No i masz tyle C4, to nie ma co się rozdrabiać. 2, 1, wejście smoka! No i tutaj chyba niestety już musimy przydrillować troszeczkę. No. Bo widzę, że niestety nie ma opcji. Dobra. Drill jak się drilluje, 200 sekund musimy wytrzymać. F2 upgrade. Tak bez sensu drilluje, nie? Tak w środek kraty. Ej, ale w ogóle wybiliśmy wszystkich, był alarm i nic się nie dzieje. Bo policja dopiero wjedzie. Ej, ale nie, on drilluje, bo tu jest po prostu cały system w tym miejscu jest zamontowany. I wiecie, tu jest ten cały system i tu są kable i po prostu kabel próbujemy przypiłować, który to broni. W tym miejscu jest kabel taki turbo, mega. No, na pewno. Nie, na pewno, z pewnością, masz rację. No tak, dobra, o idzie, już widzę Cloakera. Uwaga, naprzeciwko, Cloaker. Walę go. O, tam się schował. Oh, I see this fucker. O, i Cloaker pokonany! Nikt nie będzie się na przeciwstawiać. Przez ścianę pocisnął Cloakera, wow. Idą, jest kolejny Cloaker. Same Cloakery teraz chodzą, zauważyłem. Ej, cholera, rzeczywiście. O kurde, tak po tajniacku, po cichaczku. No, ja... no to trzeba pilnować wejść, po pojedynczych. Po dwie osoby na wejście i... To jest spoko w sumie. Ej, tu nikogo nie ma, nic tu nie ma. Nie, przecież. Spokojnie, jest okej. Okay. Nikt nas nie atakuje, dziwne. Tarczownik! O nie, dobra. Cloaker? A nie, to jest tarczownik. To są tarczownicy, to z nimi dobra. Tu pikuś. Dobra. Ta snajperka, o! Ta snajperka nawet mi chyba nie będzie. Naprawcie tego. Już naprawiam. Ej, w ogóle moja snajperka daje mi możliwość przebijania się przez tarczowników, to jest mega przydatne. No, u mnie shotgun odrzuca, więc też mogę zabić tarczowników, nie? No, to jest mega ej, sprawa. Ej, to był jakiś inny gościu w ogóle, taki z czubem na głowie. Z czubem. Oni, wiesz, oni czasami to pewnie się, był to czubo są... głowy. Nie, to pewnie jakiś zwykły, tylko po prostu, wiesz, nie wiem, misja taka czy coś. A, to była tak, kamera na głowie, ale spoko. Dobra. Bo on z GoPro chodził, on chciał taką uwiecznić no tę właśnie, chwilę. No właśnie, chciał uwiecznić tą chwilę. No, 70 sekund jeszcze. Easy misja pójdzie pięknie. Powiem wam, że teraz... to owo zrobimy. No, to jest easy. Nie, ten armor jest po prostu przeopany. Tam coś pęka strasznie. Szyby pękają. Jeszcze trochę i będzie trzeba zacząć wszystko robić na lediszu, bo... Podchodzę pod gościa, on do mnie strzela i ja go tnę nożykiem do tapet. To już jest coś nie tak, nie? Uwaga! Buldożer jest na zewnątrz. Ktoś jest obok mnie, jakiś teaser słyszałem. Albo teaser, no. Ja dobra, jeszcze czasu. Teaser jest o, tutaj. I leży. Easy. Nie, to easy. Misja zrobiona za chwilę. To zobaczymy trzecią tą, nie? Bo tamte też były easy wcześniej. No tak, tylko wtedy myślę, że teraz byśmy tą trzecią zrobili, nieważne jaka by była. Nieważne jaka by była, no zobaczymy. Dobra, jest ogólnie, na dole jest buldożer, ale raczej się nie martwię tym. Przekonamy się. Patrz, ty do buldożera podchodzisz jak najbliżej, idę naprawić. Patrz, podchodzisz do buldożera i po prostu walisz jak najszybciej mu prosto w ryj, nie? Ja tak. No tak, ale ja on tak troszeczkę... ale ja tak buldożera powaliłem w ciągu sekundy. No da się, tylko on musi. O, ładnie teraz. No ale już był trochę osłabiony. Ej.
Paweł! Paweł, no jak dałeś się? Ale mi osłaniacie, no ja pierdzielę, ja tutaj naprawiam, a ty... No nie... Osłaniają cię, ale on mówi, że to kolegom jest twoim, to mówię, wpuszczę go. Ha. No właśnie, skoro mówię, tak mówił, to nie ma go przecież. Bo przykre, naprawdę, to było przykre. Jak mogliście go pójść? Przykre to możesz mieć w domu. No właśnie, przykre to możesz mieć w domu. Idzie gruby, czekaj, patrz, pa, look at this, Rudy, you see? Co to jest to niebieskie taki laserek? To jest informacyjny. O, o, zjebałem! Zjebałem. Zdarza się. One more time. Haha, headshot! Okej. No, jeden został. Ej, otwarło się. O, już otwarło ale się. Pięknie tutaj leci. Fake dobra, otwarło server. Się. Wziąłem serwer, już. Wyrwał serwer, no i to nie. Wyrwałem, co nie? Już, już. Dobra, tylko chodzimy. Jeden serwer chyba, tak. Teraz osłaniać mnie wszyscy. Dobra, spadamy. Tam jest cloaker, czy mi się wydaje? Tak, jest cloaker. Ten, który podświetliłeś, to jest cloaker. On może na hita. Niezależnie od poziomu, zawsze może zdjąć na hita. Tam jest jeszcze jeden. Jest tutaj za ścianą. No widzę. Dawać go, pokolanie go! Przyczajony wojownik, co nie? Już mija węża. Przyczajony wojownik czeka tu na nas. Dobra, wojownik. Przymykamy się, damy radę. I stać środkiem! My god! To tak. Dobra, wojownik. Lecimy! Spadam, uwaga, cloaker! Wyglądało jak krzesło! What the fuck? On się potrafi, bo to jest kameleon po części! Ja myślałem, on się potrafi maskować. Wygląda jak krzesło. On się po prostu maskować potrafi. Dobra, wrzucaj to. Maskować. Hopla! Dobra, potrafi się maskować, tak jest. Dał się krzesło. Jak mnie cloaker dorwał, to akurat mi się gra zminimalizowała. No i pięknie, żeśmy misję zrobili. Zobaczymy, ile expa za tą misję. Czerpały, była jeszcze... activated. Nie no, ta misja była nie jeszcze łatwiejsza niż poprzednia. No, no nie, nie powiedziałbym szczerze. To była trochę... Nie, też była prosta w ciul. Teraz 211 to 160 tysięcy. No mniej, mniej. No po cichu byłoby trudniej. A no dziwne, że od mnie tyle expa mniej dostajesz. Może jakiegoś perka ja mam blokowanego czy coś? Możliwe. Masz pyrkę odblokowaną, tak. No, na pyrkę. No, na pyrkę możesz ich walić, to dostajesz punkty kolejne. To dokładnie. A co? Ej, bardzo tak, tak bardzo no spokojnie to idzie wszystko. Dobra. Zaczęło się teraz. Dobra, ostatni. I teraz już jest planning, co nie? Hmm? O nie, to będzie chyba tylko zwykły napad na bank. Spoko. Zwykły napad na bank, normalne. Tylko, że my zawsze to robiliśmy na cicho, a teraz nie będzie na cicho, bo jesteśmy teraz to ubrani. Teraz to zrobimy tak, że będzie łoko, ho, ho. Loadout można zmienić w każdej chwili, ale nie, zrobimy nie, na głośno. Nie, na głośno walimy. No dobra, to możemy zrobić na głośno. Znaczy, Admiro, spróbujmy zrobić na cicho. No dobra, dobra. Tym razem się zgodzę. Takie cztery czołgi wbiegają, nie? No to zróbmy. No, zróbmy to po prostu. Ej, ktoś musi piłę wziąć, bo będzie nam potrzebna do piłowania. No to wezmę, spoko. W sumie no nie ma wyboru, żeby ktoś inny wziął, bo tylko ja mam piłę. Tak no właśnie, dobra. To weź piłę. Znaczy ja tam, no w sumie tak. No to jestem ready. Ej, czekaj, backup, ammo bug. Czy to się w ogóle przyda nam? Additional mission equipment, mamy wodki. Ej, keycarda nie mogę wziąć, czemu nie mogę? A masz wodki, masz... Six Sense musi być odblokowany. Dobra, kupiłem wodki. Ale tam macie sniper, Ale, ej, Six Sense, przydałaby się keycarda, ktoś może kupić, czy nikt nie kupiłem do tego, do sejfu. Nie wiem, ale keycarda by się przydała. Nie no mogę, czyli require the Six Sense Aced skill to unlock. Chociaż, poczekaj, jammer? Ma ktoś chociaż jednego jammera? No ja mogę wziąć jammer, ewentualnie. Brać? No weź jammer. Niech ktoś weźmie ammo buga. Total ammo. Mam już ammo buga. Nawet dwa. No, nie wiem czy miny się tu chyba nie przydadzą, ja nie wezmę, nie biorę min. Wezmę też jammera. Jesteś pewny, że się nie przydadzą? Myślisz, że się przydadzą? No nie wiem, właśnie się zastanawiam. Może coś będzie w banku do wywalenia. Weź na wszelki wypadek. Dobra, wezmę na wszelki wypadek, dobra. Dobra, to zaczynamy. Okej. Okay. Dobra, ja wziąłem sobie inną broń, zobaczymy jak teraz... Dobra. Ready. Okay. Dobra, jedziemy, standardowo zacznijmy na cicho, bo ta misja jest bardzo prosta na cicho, więc może akurat się uda. O, łatwa sprawa, mówię, że to jest menadżer jest tu z tyłu. Łatwa sprawa, będziemy mieli Kate Cardę. Ej, super, może się udać, bo mamy keycardę już. No tylko nie na cicho to nam się nie uda. Właśnie, może na się cicho. Udać na cicho. Na cicho, przecież znamy to miejsce na pamięć. Nie, ja się na razie nie przebieram. Mam już ten. Kurde, mam ale już nie... pokój, mam już pokój nie opanowany. Mam na cicho. Ej, zrobimy to na cicho, naprawdę, chodźcie tu szybko do mnie.
Ale my... Szybko, szybko, żeby was nikt nie zauważył, bo zrobimy to na cicho, naprawdę się uda. Kurwa, Paweł! Jammer, 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 jak? Jammer! Skąd? Jammer, jammer, szybko, jammer! Kładę. Poszedł. Odpowiadam na pager. Bierzcie strażników. Nie zdążyłem chyba. Kliknąć. Chociaż? Na ziemię! Ej, jest jeszcze cicho. Leżę. Jeszcze jest cicho, szybko. Uspokajcie i... Odpowiadaj. Na pager. Aha. Przez przypadek te wciskałem, to moja wina. Co zrobiłeś? Dobra, to jedziemy F, żeby uspokoić, akurat strażnik pali się pejzer pokazał, wiesz? Aha, ale patrz, byśmy to praktycznie cicho zrobili. Nie, no ja zjebałem, ale... W kopiarce ammo leży. Ale szkoda, byłoby śmiesznie, zrobilibyśmy na cicho, w sensie będąc ubranym jak ten. Jak słonia. Kurczę, szkoda mega. Trzeba wysadzić chyba? Nie, no dobra, przepraszam, no ale... Kurde, co za... Akcja. Muszę pójść po to. Idźcie pod Eli. Już policja jedzie. No wiem, no będzie trochę, nie, będzie trochę dramacik, no ale no, to, no cóż. Zrobimy dramacik, może się. Weźcie trochę cywili schowajcie, bo jak będą schowani, to więcej będzie dla nas. W sensie, no wiadomo jak to działa. I to weź kapli, tego jednego, rozłóż drilla i weź z dworu jednego zakładnika. Albo ja jeszcze mogę kilku związać, jak będę chciał. To weź go, kurde, no jednego, nie wierzę, nie zdążyłem tego zamontować, bo jakiś ten we mnie uderzył. Teaser, pomocy. Już idę. O, policja. No jak nie wiem skąd. I zaraz tu będę leżeć, to nie? Bo nie mogę się uwolnić. A nie widzę cię, kurwa, nie widzę, żeby ktoś teaser. Ja też nie widziałem. Ja też, kurde. Oś tu do środka, oś tu. No i znowu! Ej, nie mogę tego zamontować. Może drilla użyć. Ej, no ale ej, bo to jest... nic się nie bije. Nie, bo to jest nie... jakieś coś nie takie z drillem. Ja użyję thermal drilla, zobaczymy co się stanie. Wow! Musimy elektryczność włączyć, bo elektryczność jest włączona. A to pod prądem jest, tak? A, dobra, spoko. Ja się zastanawiałem co się dzieje, a to pod prądem. Pierwszy raz taką sytuację mam, ale to chyba tylko i wyłącznie jak się robi to na głośno. Wow! Tu jest thermal osobny ten, ale idę, beka. Idę na górę. Ja może to jest... Ale beka, że elektryczność jest pierwszy raz taki problem. Ale muszę się tutaj dobrać, bo to jest zabezpieczenie, co nie? Właśnie Olender. Podstawiam... podstawiam te miny, co nie? Żeby się tutaj dostać. Kurwa, 4C4? 3? Wow. Dobra, gdzie tu elektryczność. A, u góry jesteście. Dobra, już. Na ziemię. Montujcie. Dobra, bierzcie drilla. Bierzcie drillka. Policja wbija do środka. No już jakiś czas temu, Paweł. Tak? No, ale to jeszcze to no nie. Nie będziemy mieli. Ja zamontuję, bo ja mam lepszy. To jest za późno. A widzisz, i tak mój zadziałał chyba. Chyba i tak bez perków działa, wiesz? Dziwne. Nie, bo ja mam w tym perku też mam, że mam lepszego drilla. Ja też. Ile? Masz do związywania? O kurde, ile czasu tu potrzeba? Ile? 230-240 sekund. No, prawie. To trochę, bo to nie jest trudno. 230. Nie, dobra, nie jest tego chodź ten piłą, chodź tu otwórz te bankomaty. No, bankomaty. Pilnuj, bo coś mnie bije, bloody. No, tu cię staram pilnować, ale nie widzę. Ty po prostu, gdzie, skąd, kto cię bije. Z ulicy ktoś. Z ulicy ktoś bije. Dobra. Zabierz hajsik. To zawsze dodatkowy hajsik będzie. O, mamy Cloakera, ale nie żyje. Ja myślę, że to diabeł tu stoi obok mnie. Jednak nie. Diabeł stoi z boczku. O nie, ale dobra. Ja masz śmiesznego wosa. Zmarka, Admiros się tak ubrał. Admiros jest ten, bo Admiros jest właśnie człowiekiem stylem. Człowiekiem stylem. Jeszcze rudy was. No, człowiek styl to się nazywa. To jest jego drugie imię. Człowiek styl? Człowiek styl. Jakiś Cloaker wow. Popertala? No widzę właśnie. Uwalniają zakładników nam z tyłu niestety. A mnie coś teezuje, nie wiem czemu. Już pomału. Nie. Jak mnie teezują? Ja w tej dziele. Nie było śmieszne, czemu mnie teezują? No zachowajmy sobie przynajmniej kilku zakładników, bo to zawsze... Tarcza jest. Wiem. Zawsze powoduje, że spokojniej. Paraliż, panika! Co robić? Atak. Okay. Dobrze jest. Dobrze, się pomału przekopuje przez ten gruby sejfik. Haha, jest Cloaker, uważajcie. A coś w środku chyba jeszcze będzie. Chyba, o, wiesz? Naprawiam. Dobrze, naprawiaj. Nie bierzcie, postarajcie się oszczędzać amunicję, bo amunicja jest głównie do piły. Mhm.
To starajcie się nie brać tej amunicji, bo ona ma być do piły. Łatwo ci powiedzieć. No, więc Admirot, nie bierz piły, najlepiej tylko zbieraj. Tarczownik, bo już sporo wzięliście, co nie? Okej. Okay. Nie, no ja jeszcze nie wziąłem żadnej amunicji. Oh my god, dobra. Ja już wziąłem, moja broń ma mało amunicji w tobie. Moja też ma wpływ, ale zbieraj z tych. Ależ dym się zrobił. Rzucam nimi kartami, ej, dostałem tego, od teasera. Musi ktoś mi pomóc. O, jest, jestem wolny. Okej. Dobra, tutaj sobie przeładuję elegancko. Dobra. No nie! Admiros down. Snajper. Ej, czołgiem tu przyjechali, ale beka. Dobra. Uwaga, snajper. Dobra, leży. Nie, zdjąłem go. Admiros, nie wychodź na zewnątrz. Ja zbieram amunicję. Ty go zdjąłeś, Paweł? Ej, ej, w ogóle czołg jest na dworze, zobaczcie. Ale beka. Nie no, zabijmy go. Czołg stoi na dworze. Taki strzelający. Jak? Ja, czołg strzelający. Ej, kurwa, rzeczywiście, o ja pierdolę. Ja pierdolę, faktycznie ma rację. Wow, ja go próbowałem zabić, nie? I on jest taki... Ej, on jeździ jeszcze, czy mi się wydaje, czy jeździ? Nie jeździ, stoi w miejscu. Dobra. 70 sekund, spoko. Do zrobienia bez problemu. Ja pierdolę. Kto ten czołg wezwał? Czołgista. Nikt tego nie wie, czołgista. O nie! Dobra. A jakiś gościu się czołgał i wiesz. Jak im czołg? 50 sekund, okej. Okay. Dać wam amunicję tutaj gdzieś? Coś? Nie, spoko, w tym, w środku będziesz dawał. No, w środku lepiej. Ej, tu bo gdzieś jest jakiś ukryty podobno. Tak gdzieś widziałem, że w tym, na tym jest gdzieś jakiś ukryty plakat do znalezienia. Plakat, rozejrzę. Ukryty plakat. A to jakąś dużą wartość ma? Nie wiem, jest osiągnięcie za ten plakat. Więc ja bym się przyjrzał sprawie. Naprawiam drilla. A także gdzieś jest w tym? No gdzieś na tej mapie podobno. No właśnie, jak się robi tą trzydniową mapę, to gdzieś podobno można znaleźć tutaj ej, ten plakat. Jakiś tank idzie, widziałem. Właśnie w trzecim dniu, co nie? Zaraz tu tank będzie. I zastanawiam się, coś takiego no było, nie jestem pewien. Idź stąd! Idzie. O, Ender. Czy strzał ile i stoi? Nie ma. Ze snajpy. O kurde, ale mało brakowało. Nie widzę. Dobra, wszedł do głównego wejścia. Ja też nie widzę, ale tak sobie przyglądam sobie. Ja to tyły. Dobra, otworzyliście? Co to jest za gościu niebieski? Teaser. Aha, dobra. Jakiś teaser pewnie. On stunuje się. Dobra, wchodzimy do środka. Weź C4, Paweł. Nie Paweł. Już daję. Bo ja nie będę piją otwierał, to więcej otworzę skrytę. Tak, jasne. Uwaga, tu od tyłu będą wchodzić. Ej! Jest więcej hajsu niż normalnie. O, tak? Fajnie. No. Chyba dobrze. Patrzcie, ile tego tu jest. A tego nie można podnieść, ale chuj no. A, bo my robimy misję. A to trzeba podpalić. My musimy podpalić to. Ale można otworzyć te, można otworzyć skrzynki. Jak niczym taki wiesz. Oj, coś mi bije. A, bo to się pali. Bo to się podpaliło. No, bo to niby Joker, co nie? Jesteśmy tak jak w Batmanie było, że podpalił hajs, to tak samo. Halo. Ej, ludzie, co wy robicie? Dobra, to otwieraj diabeł, a my będziemy cię osłaniać. Hajs płonie. A to nie jest zbyt taktyczne w napadzie, żeby podpalać bank, który okradasz, wiesz? No właśnie, dobra, tak też. To Bóg to podpalił. Admiros, czemu podpaliłeś pieniądze? No bo to była taka misja do podpalenia. Ale trzeba było później to podpalić. No bo teraz diabeł ma problem, żeby to otwierać te skrytki. Brakuje amunicji powoli. I zrobiło się też dymnie strasznie. Nie będą nas widzieć przez dym. No, nie wiem, czy oni tak to działa akurat. No dobra, złota sztabka. No dobrze. Na razie otwieraj wszystko, potem weźmiemy. Zobaczymy ten. Boże, tarczownicy, o kurde. No to jest właśnie dużo ich bardzo już na zewnątrz, poza sejfem. Nie wiem, czy wyjdziemy tak łatwo. Wyjdziemy, easy. Niech tylko się pokażą tarczownicy. Ja im pokażę, kto dobra, muszę dać tę amunicję, bo już nie no, mam musisz, nic. Daj. Ja też muszę. Halo, oni są bezczelni, ci tarczownicy, ale moją snajperka przebija się przez nich, więc... Ja dla mnie patrz, gitarka. Kurwa, wchodzę w środek. Na pyrkę i wale. Ale ten, nie mam ammo. Aha, amunicji. To bierz amunicję i... Kto jest amunicja leży? No tu później wezmę z tamtej. Osłaniaj się mnie, sobie wezmę amunicję tutaj. I wracam. Dobra. Okej. O! Jest rekordnik, coś mamy wziąć. Trzeba było, no ale jest kamerę... nagrano. No tak, bo mieliśmy nagrać, że palimy hajs. O, tu Bulldozer wbił, ale dobra, nie żyje. Bulldozer, wiem, ale już wcześniej go smyrałem, nie? Wcześniej go smyrałeś? Tak jest. A wiesz, że ten, Paweł, musisz walić w szybkę, żeby go zabić? Dokładnie. Co ci walić?
Pyrkę musisz go walić. Pyrkę? Pyrkę? Nie wiem, robisz. Pyrka jest najlepsza. Aha. Dobra, zrobiło się jeszcze trochę i się spalą monety, to już chyba powinno być trochę luźniej. Chociaż nie wiem, może tak będą się wiecznie palić. No trudno, diabeł, masz trochę tu utrudnienie dodatkowe. Nie, już się zmniejszyła ta kubka. Trochę no zaraz się spalą. Prostu, ale widzisz. No kurde, no, ale wpuszczacie ich tu. O kurwa, oni pod obstu. Chodźcie tu na zewnątrz bardziej. Dobra. Dajemy radę. Dobra. Chodź tutaj, chodź Admiros Paweł, będziemy tu bardziej na zewnątrz. Ja tu właśnie byłem cały czas, tylko nie da się samemu tutaj przeżyć, czy tak powiem, to jest bardzo ciężko. Się nie da się, proszę cię panie Pawle, co ty jesteś? Ja jakoś przy daję radę. Ej, jestem, znalazłem złoto. Tam jesteś przy szkolu. Dobra, to później zabierzemy, otwórz no, na razie tak wszystko. Chuj duże sztabki złota, wiesz o co chodzi, pamiętasz? No, łapię, wiem. To dobrze, będzie chodzić o Outcoker. Dobra, leży. Podobuję, podniosę. Podnoszę go, osłaniaj Paweł. Wchodzą. Podniesiony. Nie, spoko, na tym poziomie trudności to wiecie, to możemy sobie robić. Z tą zbroją jaką mamy to... Ja jej nie mam, to jest najlepsze. No to inna sprawa. A nie mam jeszcze tego talentu. Ale oni nie, tak fajnie nie. Jeszcze odlatują po tym strzale. God. To Paweł ma, ty nie masz przecież Paweł ma jeszcze raz. No nie mam, jakoś tak wyszło. No ja ci mówiłem Admiros, żebyś zainwestował. Admiros tutaj nie zainwestował. Daj mi się coś. Paczkę z hajsem. Dobra, spoko, to będziemy mieli po prostu dużo hajsu. Dobra. Bo oni pozbierajmy trochę. Nie. No kurde. Pozbierajmy trochę, bo teraz ten. Jest koniec fali. A jak wrzucę do ognia money bag, to spłonie? Ciekawe. No lepiej nie próbuj, co? No dobra, to nie próbuję. Dobra, ja zanoszę złoto, póki jest koniec fali. Chodźcie, zaniesiemy towar, póki jest fali nie ma. Tak jest. No, tam niech ktoś weźmie to, co tam leży. Hmm? Jednego zakładnika tylko mamy już. Się przechował jakoś. Jakim cudem? Wow! A tu jeszcze jest do otwarcia jeden. Au. To otwórz go już ręcznie tam, nie będę podchodził. Dobra. Jeden. Zobaczmy, co tam w środku. Nie się uciekajmy, kryje. Nie uciekajmy. Dobra, wracamy szybko. Dobra. Nie wiem, otwieram. Czy nie radę. Chyba nie. Ty może zdążysz. O, może jednak dobra, się udało. Zdążyłeś. Dobra, szybko, bo fala się zaczyna pomału. Dobra, dwie rzeczy zanieśliśmy, to zawsze spoko. Dobra, sztabka. Jakaś książka, pierdoły. O, tu jeszcze jest otwarcie. Kurde, czemu się ta gra minimalizuje, no. No to otwórz, hej. Dobra, zobaczmy. Police assault. Yeah. Teraz się zacznie taki police assault, jakiego jeszcze nie widzieliście. Ja tam się nie boję. Jasne. No, dobra, to otwieraj, a tak my się jeszcze tu troszeczkę... No, puste. Wow. No, możesz że, tutaj, że, masz coś tą piłę, żeby to się otworzyć, bo to jeszcze dwa zostały przynajmniej. Czekaj, ale ja tam, tutaj. A po lewej stronie jest jakiś kurwa 30, Paweł. Ej, dostałem od teasera. Poczekaj. Po drugiej stronie 30? Co ty mówisz? Ja tam o, sobie kurwa. Na spokojnie. Dobra, otwieraj po kolei, ja tu po prostu. Mhm. Czekaj, zaraz padnę. O, faktycznie jeszcze. Wow. Dajesz radę tam, Bladi? Nie, już go nie tak, daję radę, już jest, okej. Okay. Otwieraj po prostu dalej. Dobra. Co za spryciarze tu są? Jak tu się przesmyknął? Następna no, tacy spryciarze są niektórzy. No, sakra. Spoko, to zaniesiemy później, na razie. Ja bym prawie nie żyjesz, nie wiem, czy zauważyłeś. Nie wiem, czy zauważyłeś. Nie, no, ale mam zbroję, to. No, a ta zbroja szybko znika, więc wiesz. No, nie powiedziałbym. Właśnie zbroje tutaj bardzo wolno znika, ja bym tak powiedział. Ale kurde, ten shotgun jest OP. Ja taką tu siekę robię jak nigdy. Naprawdę. Może też powinienem sobie shotguna kupić. Może powinienem. Shotgun? No kurde, bierz to. O, tu jest ten zakładnik XD. Pod kopiarką. XD. No to niech będzie tam sobie, niech tam sobie. On tam sobie bezpiecznie śpi sobie. Deptali po nim te goście, którzy dobra. Chcieli go uratować, nie? Oj tam, nic mu nie będzie. No w to wierzę. Dobra, otwieraj. Dobra. Tu
Tu już wszystko przeszukane i tu jeszcze coś do zabrania, tak? Wynosiliście wszystkie torby już? A gdzie masz tą jedną torbę? Ktoś ma niby? A nie, ja jeszcze nie mam. Paweł wziął. Ja coraz ładuję do jednej torby. Ej, the first line. Właśnie to jest osiągnięcie. Ja tam się dużo pakuję. Jeszcze jedna torba, dwie torby. O, znalazłeś ten jakiś portret hokejowy. Tak? No. A bo on był w skrzydce pewnie. Pewnie tak. Dobra, bierzcie ostatnie torby i o kurde, w ostatnich dwóch akurat dwie torby, ale beka. No. No dobra, to co, spadamy? Spadamy. Wiecie, ja nie mam torby, tak? Gdzie jest jeszcze? No nie ma. Nie, już. No to już nie. Ej, nie tu ma? Jeszcze nie otwarta, jedna ta została. Tak? O ja, to może tam coś jest. A mi szybko otwieraj to diabeł. Może akurat, na samej górze. Ładuję? A oni wchodzą. Nic nie widzę. Ja nie mam. Nie, nic nie ma. Pista. Chyba. Paweł leży, podnieś się. Podnieś się Paweł i spadamy stąd. Podnoszę. Nie bije ogień, czy jak? Tak. Tak. Dobra, wszyscy są? Tak. Dobra. Dobra, chodźcie, wymykamy. No co, wychodzimy, wychodzimy powoli, wychodzimy. Tak, chodźcie tędy środkiem. Kurwa, nie mogę go zabić. Dobra, zobaczmy tak. A ja wow, leży. Ej, ale chodźcie tędy. Ja też leżę. Gdzie tędy? No tędy, tutaj chodźcie. Podnosisz, bo nie wiem, gdzie wy idziecie. Idziecie nie w tą stronę. Weź się zajmij nim, Paweł, bo wam we mnie. A no tak, rzeczywiście. Rzeczywiście idziemy nie w tą stronę. Dobra, chodźcie, mówiłem, chodźcie tędy. Wy poszli w drugą stronę całkowicie. No panowie, ej, poczekajcie, kurde, no. Dobra, poczekaj na nich. Bo ja mam torby jeszcze. Ja coś tu słyszę. Ja powoli wodę, ja mam torbę. Ej, ej, ej. Pierdolę. Snajperzy są, snajperzy. No, no, poczekaj, pozdajmy go. No ja to nie zdejmę, bo ja shotgun. A, zabiłem go jednak. Znaczy trafiłem. No, ale załatwiony. Dobra, wychodzimy. Dobra, chodźcie na drugą stronę, szybciutko. Już. Chyba. Już ma użyćka. No i kasa teraz już, trzeci dzień. Co, tak, rzucajcie hajs, rzucajcie hajs. No jest git. Rzucaj hajs. I bije. No dobra, i spadamy. Okej. Okay. Ale żeśmy pięknie tu zaczęli. No i w końcu zapłata, trzydniowa misja. No, konkretna pensja. Jeszcze raz przeszliśmy trzydniową misję chyba, nie? No nie, już kiedyś przechodziliśmy, tylko że gorzej nam szło. A, po prostu. No. O, no, milion dwieście. No, 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 jakiś taki jest. No nie było tragedii. Milion dwieście. Nie było tragedii. A ile expa za ten? Zobaczmy, ile właśnie ten za tą misję. Jeszcze karty zobaczmy, tak? Co tam będzie ciekawego. No, expa jest nawet ładnie, tak spoko. Ale mogło być lepiej. Tak. 260 tysięcy expa. To ja mam 300 coś. Nie, dobra. Coś masz nie tak, za dużo expa dostajesz. Ja też mam 300 coś. No tylko ty za mało. Jeszcze zobaczmy karty. Okej. Właśnie dziwne, że żadny raz tyle ty expa tylko dostajesz. Co nie? Dziwna sprawa, może jakichś bonusów nie ma. O, super. Nowa paska, kolor. Ale chujowa. O, jest ulepszenie dodatkowe. No dobra. No dobra, i tym akcentem kończymy dzisiejszy emocjonujący odcinek. Elo, elo! Elo, elo! Elo, elo!